tronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Zaglądamy do księgi proroka Daniela. Aż trzykrotnie w księdze prorockiej wspomniany jest święty Archanioł Michał. Podobnie i trochę inaczej. W rozdziale 10 czytamy. Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa Twoje zostały wysłuchane. Ja zaś przybyłem z powodu Twoich słów. Oto do Daniela mówi jeden z aniołów. Nie znamy jego imienia, ale to on mówi o świętym Michale Archaniele. Świat aniołów jest tajemniczy. Jeśli jeden anioł mówi o drugim, trzeba się w te słowa uważnie wsłuchać. A co mówi? Lecz książę Królestwa Persów sprzeciwił mi się przez 21 dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Oto anioł mówi o swojej bezsilności w walce z upadłym aniołem, który nazywany jest księciem Persów. Czyli anioł, który dysponuje wyjątkową mocą, bo jest księciem. Z pomocą przychodzi Archanioł Michał. Walka trwała 21 dni. Wydawało się, że już nie ma szans na zwycięstwo. I wtedy z pomocą przybywa Archanioł Michał. 21 dni, 3 razy 7. Jakby pełnia, jakby się wydawało, że wszystko skończone. I oto przybywa ten, który ma moc i władzę nad księciem Persów. Jeden z pierwszych książąt. Jeden z pierwszych. Jak ktoś jest pierwszy, to znaczy, że jest najwyżej. Jest blisko Pana Boga, jest wyjątkowy. Święcity Michał nazwany jest księciem. A zatem ten, który ma koronę, chociaż nie jest królem, uczestniczy we władzy książęcej, ale także we władzy królewskiej, bo jest blisko Pana Jezusa, Króla Królów i Matki Bożej, która jest królową aniołów i ludzi. Nie tylko przybywa z pomocą, nie tylko zwycięża, i pozwala owemu aniołowi odwiedzić Daniela, ale jak czytamy, pozostawiłem go tam przy królu Persów. A zatem święty Michał ma władzę nie tylko zwycięstwa nad księciem Persów, ale trzymania go pod kontrolą. Dlatego często diabeł jest przedstawiany na łańcuchu. 21 dni oporu, przybywa święty Michał, zwycięża, i nad tym, który stawiał opór, trzyma kontrolę. Czyli jest uposażony przez Pana Boga do trzymania zła daleko od nas, trzymania go pod kontrolą. Dlatego warto świętemu Michałowi powierzać siebie, swoje rodziny, swój dobytek. Jemu powierzają się różnego rodzaju organizacje, wspólnoty, parafie. On patronuje służbom mundurowym, policji, wojsku. Jest tym, który trzyma zło pod kontrolą. Czy to nie jest niezwykła wiadomość? Jakie nas zło ostatnio dotknęło? Jakie nam zagraża? Są różne formy zła. Człowiek unika zła, zawinionego albo niezawinionego. Często może stać się skutkiem działania zła. Dlatego świętego Michała dzisiaj i zawsze wołajmy w litanii o ochronę przed złem, osłabienie skutków jego działania, bo on
jest posłane od Pana Boga, aby pomóc nam w zwycięstwach. Śpiewajmy. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami. Święty Michale, Archaniele, módl się za nami. Przesławny, módl się za nami. Święty Michale, dzielny w walce, módl się za nami. Święty Michale, gorąco szatana, módl się za nami. Święty Michale, po strachu złych duchów, módl się za nami. Święty Michale, wojska niebieskiego, módl się za nami. Święty Michale, zwiastunie Bożej chwały, módl się za nami. Święty Michale, radości aniołów, módl się za nami. Święty Michale, zaszczycie nieba, módl się za nami. Święty Michale, przedstawiający Najwyższemu prośby nasze, módl się za nami. Święty Michale, obrońco dusz sprawiedliwych, módl się za nami. Święty Michale,
silniku Boga, módl się za nami. Święty Michale, przewodniku nasz w modlitwie, módl się za nami. Święty Michale, nasza tarczo w pokusach, módl się za nami. Święty Michale, warownio ludu Bożego, módl się za nami. Święty Michale, stróżu i patronie Kościoła, módl się za nami. Dobroczyńco sławiących Cię narodów, módl się za nami. Święty Michale, chorąży zbawienia, módl się za nami. Za nami. Święty Michale, prowadzący duszę do wiecznej światłości, módl się za nami. Święty Michale, zwierzchniku w niebie, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg? O Michale Archaniele, w uwielbieniu Bożym.
któż jak Bóg. Dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiętajcie o łapce w górę, o lajkach, polecaniu nas innym. To nam pomaga, ale to także dzieło głoszenia dobrej nowiny i przybliżania postaci świętego Michała Archanioła. Zostańcie z nami, któż jak Bóg.